Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek i znajdujemy w książeczce z Biblią na co dzień następujące hasła. Pierwsze jest z Psalmu 16, werset 1. Strzeż mnie, Boże, bo zaufałem Tobie. Oraz z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, werset 13. I nie wódź nas na pokuszenie. I takie słowa księdza Dietricha Bonhoeffera. Chrystus wie, że w godzinie pokuszenia opuszczą go wszystkie siły. Dlatego pokuszenie jest dla niego ciemną godziną nieodwołalną. Dlatego nie dąży do zachowania swojej mocy, ale modli się, nie wódź nas na pokuszenie. Drodzy, jestem w pomieszczeniu, gdzie odbywają się próby muzyczne. Mamy tu różne instrumenty i bez obaw nie zamierzam dzisiaj na nich grać, ale myślę, że to jest dobre miejsce, aby trochę porozmawiać o dzisiejszych fragmentach z książeczki z Biblią na co dzień. Przede wszystkim ten fragment z Ewangelii Mateusza, ten fragment z modlitwy Ojcze Nasz. Zmawiamy w zasadzie ją bardzo często, ale rzadko zastanawiamy się nad znaczeniem tych słów. Czytamy dzisiaj, nie wódź nas na pokuszenie. Co to oznacza? Czy Bóg wodzi nas na pokuszenie? Czy Bóg nas kusi do złego? Modlitwa Ojcze Nasz pochodzi bezpośrednio od Jezusa. I wiemy, że Jezus zmawiał ją w języku aramejskim. W języku aramejskim ten fragment dokładnie nie mówi o pokuszeniu, ale mówi o próbie. Prosimy w tej modlitwie, abyśmy nie byli wystawieni na próbę, abyśmy wyszli z tej próby zwycięsko. Jednak jak wiemy, w naszym życiu muszą pojawić się próby. Pojawiają się różne próby w naszym życiu. W Piśmie Świętym Bóg wystawia człowieka na próbę. Na przykład Abrahama albo Hioba. My znamy tę historię. Pamiętamy przy tym, że Bóg, wystawiając człowieka na próbę, nie chce człowieka skrzywdzić. Wręcz przeciwnie, chce człowiekowi pomóc rozwinąć swoją wiarę. I w decydującym momencie Bóg przychodzi człowiekowi z pomocą. Bóg ratuje człowieka od błędu. Dlatego druga część tego zdania brzmi: ale nas zbaw ode złego. Może należałoby ten fragment przetłumaczyć: nie dopuść, abyśmy zawiedli podczas próby. Tak samo jak w naszym życiu zdarzają się różne próby, czy to muzyczne, czy też inne, to próby nam są potrzebne do tego, aby kształtować nas, abyśmy uczyli się, abyśmy ćwiczyli. Nasza wiara jest w próbach hartowana i kształtowana. Bez prób i ćwiczeń nie ma dobrych muzyków. Można mieć talent, ale jeśli nie ćwiczymy, nie próbujemy, jeśli nie spotykamy się razem i nie gramy po prostu, nie próbujemy, to nasza umiejętność jest w miejscu. Zapominamy. Po prostu słabniemy w naszych umiejętnościach muzycznych. Tak samo jest w naszym życiu duchowym. Jeśli w naszym życiu duchowym nie mamy prób, to musimy zastanowić się, czy przypadkiem one się nie pojawią w końcu. W jaki sposób ćwiczymy naszą wiarę? Czy modlimy się, czy pielęgnujemy naszą modlitwę codziennie, czy spotykamy się z Bogiem w kościele podczas niedzielnego nabożeństwa, czy też zaniedbujemy te aspekty w naszym życiu. Czy studiujesz Pismo Święte, czy zależy ci na duchowym wzroście? Jeśli zaniedbamy pewne rzeczy w naszym życiu, to podczas prób będzie nam o wiele trudniej. A te próby niewątpliwie nadejdą. W życiu każdego chrześcijanina i każdej chrześcijanki pojawia się próba generalna. Musimy być na nią przygotowani. Może już w Twoim życiu zdarzyły się różne próby. Może stoisz przed jakimiś wyzwaniami w Twoim życiu. Dzisiejszy fragment zachęca nas do tego, abyśmy skłonili się ku Bogu, abyśmy modlili się i abyśmy praktykowali naszą wiarę. Abyśmy zwracali się do Boga, któremu ufamy, na którym polegamy. Czy pozwolisz Mu się poprowadzić w próbach?
Czy pozwolisz mu przejąć kontrolę nad Twoim życiem? Czy zaufasz mu jako temu, który prowadzi nas zwycięsko? Tego Wam, a także sobie życzę, abyśmy w próbach odnajdywali przede wszystkim Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który nas wyprowadza z wszelkiego zła. Amen.